Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Chciałem wam pokazać namiocik, jaki niedawno nabyłem drogą kupna. Muszę się jeszcze cofnąć, kurczę, bardziej. O. W sklepie Jula, proszę państwa, w sklepie Jula. Namiot ważący 8 kg, mniej więcej. Z podłogą, jednomasztowy, na górze jest kapturek, który zabezpiecza siateczkę, która jest siateczką wentylacyjną. Tutaj synek roluje drzwi, otwór drzwiowy. W środku jest masa miejsca. Wnuczęta, o, trochę cieplej tu jest. Wnuczęta otwierają okienka. Proszę spojrzeć. O. Maszt składany, czerwoniutki, ładny. Tam siateczka na górze. Drugie wejście. Tu. Znaczy zamek wejściowy. Podłoga oczywiście nieprzemakalna. Tak się zastanawiam. Gdyby zrezygnować z 20 tysięcy szpilek, które ważą powiedzmy, no nie wiem. Plus 3 kilo. Przestań. W sumie maszt, który jest z metalowych rur, szpilki i podłoga to będzie 3,5 kg, a namiot waży... A co tu są tutaj takie jakieś, a nie, to są bliki światła. Namiot waży 8 kg, wówczas namiocik ważyłby 5 kg, trzeba by było wyciąć w lesie maszt i oczywiście śledzie. To jest maszt? Prosta konstrukcja. Tak, tu jest taka stopka do tego, żeby na kwadracie, który jest obszyty. Nie dziurawić podłogi, maszt. Bardziej mocny. Tutaj... Podłoga oczywiście to jest barachło. Firma... pokaż mi napis na tej... Kajoba. 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 Czyli chińszczyzna najprawdopodobniej. Nie można używać otwartego ognia. Przestańcie szeleścić, to strasznie. Nie można używać otwartego ognia w namiocie. Można się zatruć i podpalić ten namiocik. Średnia przyjemność, spadający, płonący plastik na moją dziadkową łysinę. Ale być może mi włosy by odrosły. No tak, to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Hej!